Już w listopadzie ZUS będzie wypłacał kolejne dodatkowe świadczenie. 14. emerytura w tym roku wyniesie ponad 1250 zł brutto i będzie wypłacana z urzędu. W ciągu ostatnich dni do placówek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przyszło wielu emerytów, którzy chcieli złożyć wniosek o 14. emeryturę. Chcielibyśmy przypomnieć naszym klientom, że te dodatkowe świadczenie będzie wypłacane z urzędu w pełni automatycznie i to znaczy, że nie trzeba składać żadnego wniosku w tej sprawie. W przeciwieństwie do 13. emerytury, 14. nie przysługuje każdemu w pełnej kwocie. Cała suma będzie należała się osobom, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2900 zł brutto. W przeciwnym razie 14. zostanie pomniejszona według zasady złotówka za złotówkę. Przykładowo, jeśli pobierana emerytura wynosi 3000 zł, to 14. będzie przysługiwać w kwocie mniejszej o 100 zł. 14. emerytura przysługuje jedynie osobom, których prawo do świadczeń nie jest zawieszone. Przypomnę, że 14. emerytura będzie przysługiwała osobom, które na dzień 31 października 2021 roku będą miały prawo do jednego ze świadczeń długoterminowych, które wypłaca ZUS. To jest m.in. emerytura, renta, renta socjalna czy też świadczenie przedemerytalne. 14. będzie podlegała oskładkowaniu i opodatkowaniu na ogólnych zasadach. Kolejne dodatkowe roczne świadczenie nie będzie podlegało potrąceniom ani egzekucji.